Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darys i zapraszam Was do mojego daily vloga po mapie Szpakowo. Tak, przyjechałem na Podlasie, tutaj rozpocząć nową przygodę, także mam nadzieję, że będzie wszystko się fajnie układało. No, zobaczymy, czas pokaże. No, ktoś tu coś zostawił. Dobra, nie moje, nie ruszam. A więc tak, nic, trzeba się udać do miejsca, którego sobie zakupiłem. Tak, kupiłem sobie online działeczkę tutaj. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądać. Na zdjęciach fajnie wyglądała. Klimatyczna i w ogóle. Mam nadzieję, że w realu też będzie ładna. I co? Tak sobie jechałem autobusem i widziałem te okolice, to naprawdę ładnie tutaj jest. Cieszę się, że tu przyjechałem i że tutaj rozpocznę jakąś przygodę. Będzie częścią mojej historii. No i będzie to wszystko opisane. Dokładnie. Dobra, jak to miałem gdzieś iść w tym kierunku do skrzyżowania, gdzie będą krzyże. Zobaczymy. Na razie ładne widoki są. Są mi nawet krówki. Dobra, idziemy. I tu mam iść, jak główna ulica idzie, czyli do skrzyżowania, gdzie są krzyże, i w lewo. Kurde, fajnie tu jest, przyjemnie. O, są krzyże. Wow. Dużo tych krzyży. Spoko. Dobra, idziemy dalej. Muszę tam dojść na czas, żeby ogarnąć jeszcze dzisiejszy dzień w miarę szybko. No, widzę jakiś tubylec. O, pierwszy rolniczy sprzęt na widoku. Haha, nieźle. Już jestem podjarany tą całą sytuacją. O, jest i tablica ogłoszeń, zobaczymy, co to pisze. Plaga kretów, pomocy. W całej wsi mamy problem z kretami. Ryją w ogródka i psują kwiaty, nie mówiąc już o kopcach. Pomóż nam z kretami, a wynagrodzimy cię. Koło gospodyń wiejskich. Spoko. Siemka czytelniku, robię akcję. Pochodziłem po mapie i rozmieściłem żetony z moim logiem. Jeśli je zbierzesz, to daj znać. W zamian otrzymasz ciekawą nagrodę. O, to nie są te żetony, co widziałem na przystanku? Taty, to będzie dobre. Zgubione kupony. Cześć, ostatnio była kumulacja loterii w Rajkus i kupiłem aż 10 kuponów. Pamiętam, że w jednym z nich trafiłem szóstkę. Niestety wszystkie miałem w kieszeni. Gdy jechałem rowerem i przez ten paskudny wiatr wszystkie zgubiłem. Jechałem drogą od krzyżówki ze strony skupu Szpak Pro i zorientowałem się, gdy byłem już za domem seniora. Mam nadzieję, że okażesz się uczciwy i oddasz mi moje kupony. Przewidziana nagroda. To mi się podoba. Bo akurat nie mam pieniędzy, nie mam jeszcze roboty. Kupiłem na razie działkę. A czy będzie jakaś robota? No to już wiem. Aha, zajmę się tym na razie. Spoko. O, tu jest firma Drut Service. No, to pewnie tam będzie ten sklep słynny. Chłopaków, dobra. Spoko, teraz tylko dojść do działki i zajmiemy się poszukiwaniami. O, jak w Wiedźminie. Zlecenia wiedźmińskie. To było tak, bocian i ta chata. No, to jest moje. No, powiem wam, nie jest źle, ale też nie jest za dobrze. Ale na początek w sumie dużo nie kosztowało, co tu jeszcze mam. Tu jest trochę jeszcze terenu, jest i trawa. A, trawa pomoże mi, bo to od trawy najlepiej zacząć. Dobra. Co jeszcze? No to tu by było to. Okej, dobra, to teraz w takim razie idę na sklep. No zobaczymy, czy chłopaki, przywitam się tam, zobaczę, jak sprawa wygląda. Kupię coś do przemieszczania się, tak żebym mógł coś mieć, aby eksplorować tutaj tą wioskę. Zaraz, gdzie to było wejście do chłopaków, tutaj jest Drut Serwis. Okej, także u chłopaków zobaczę, co mają do sprzedania. Mam nadzieję, że mają coś ciekawego dla mnie.
bo nic nie ma. No ale też, no, ciekawe to ciekawe, może mogą mieć dużo rzeczy, ale to za jaką kwotę? Dobra, widzę, że już jest tu. Zapraszam. Dzień dobry, zapraszam. Dobra, a więc tak, co by mnie to interesowało? Najpierw zobaczmy, co mają tu w promocji. O, proszę, mają fajny sprzęcior promocji, jakiś ciągnik za 5300. Nie jest to jakiś rewelacyjny, ale może mi jakieś kontrakty pomoże. A, dobra, nic nie będę tutaj zmieniał, bo nie mam więcej pieniędzy, więc te 5300 chyba wystarczy na to, żeby zaczął pracować ten ciągnik. Dobra, nic więcej nie zmieniam. Kupuję tak jak jest. Biorę, to nie zastanawiałem się. Dobra, mamy traktor. I teraz tak, teraz nie wiem, bo ja nie wiem, czy... Zaraz, muszę sprawdzić. Witam, zapraszam. Dobra, powiedz mi, czy masz jakiś pojazd do przemieszczania się w dobrej cenie? Samochody, tutaj co mamy tanie? 26, 17 najtańsze. 17, tu 19, tu 11. O, motor za 1000, a ja mam tylko 439. Okej. Ten motor by był spoko. Trzeba by skombinować skądś kaskę jeszcze. Nie wiem. Może siądę, pomyślę. O, żeton jest. Ale jazda, spoko. A. 10 tysięcy za żeton. Jeszcze 9 żetonów zostało. Niezła kasa. O, niepotrzebnie kupię. Chociaż dobra, dobra. Na razie wezmę, kupię sobie ten motor na razie. Zapraszam, dobra. Spoko, spoko. Motor. Motor, motor. Czyżby to Romet był? O, może, nie wiem. Jakieś opony tutaj ciekawe są. Nie, no standardowo weźmiemy wzór. Niech będzie wzór. To też. Może kolor zmienię na jakiś taki. O. Coś podobnego. Coś podobnego. Znajomy miał 2400. O, to dużo za kolor. Dobra, niech będzie. Znalazłem 10 tysięcy, to żeton. Dobra, w takim razie blisko zaparkowany koło traktora, dobra. Ja może najpierw wezmę traktora, zawiozę. Nie, dobra, ja sobie zaparkuję traktor tutaj. Bo ja nie wiem, czy ja coś, w zależności co będzie do roboty, co będzie do skombinowania. Na razie ojej, te hamulce tu jakieś kiepskie są. Dobra, nie dziwić się, używany traktor. Czego się spodziewałem. Dobra. Jadę na razie po okolicy, przejadę się. Poszukam tych żetonów. A później najwyżej trawę sobie skoszę, ale na razie... Na razie te żetony. Bo ta akcja mnie tu, kurczę, interesuje, no. Nie ukrywam. Trochę pieniędzy wydałem na ten, na działkę. No i później człowiek się spukany jest i nie ma za co dalej funkcjonować. Dobra. Tu było jeszcze jedno ogłoszenie tutaj. Co to pisze? Ho, ho, ho. Moi drodzy, w okresie świąt zimowych możecie znaleźć prezenty, które dla was poukrywałem po całej okolicy. Mam nadzieję, że to, co przygotowałem ci, się przyda. Dobra, to dopiero w okresie świątecznym. Okej, czyli kupony, żetony i jeszcze... No i nic, i krety. Dobra. Krety sobie na razie dam spokój, bo z kretami może być problem, ale te żetony i kupony jak najbardziej. Zobaczymy, wejdziemy jeszcze w górę głównej tej mapy. Znaczy tutaj tej mapy. Ulicy. Zobaczymy, czy coś ciekawego się tutaj nie wydarzy, albo coś takiego. No, zobaczę. Tu jest przystanek, ja tu miałem wysiąść. A ja taki hektar przyszedłem. O, jest kolejna tablica ogłoszeń.
Wiedźmińskich. Dobra, zobaczmy, co tu pisze. Witam. Z opowieści moich kolegów, kolekcjonerów, dowiedziałem się, jakoby ów miejscowość kryła jakieś podejrzane skarby. Mowa tu rzecz jasna o niezwykłych starych, bo z XVIII wieku ręcznie robionych figurkach ptaków, a konkretnie szpaków. Jestem w stanie zaoferować pokaźną sumę za każdą z nich, jeśli dostarczysz mi całą kolekcję składającą się z 10 figurek. Nie, z 10 figurek. Nieco dorzucę. Kłaniam się nisko, kolekcjoner Bogusław. Dobra, Bogusław, biorę zlecenie. Witaj, rolniku. Ktoś nam z wystawy sklepowej wyniósł zabawkowe traktorki oraz krówki. Trochę szkoda, że ich nie mam, bo jak przychodzi do nas rolnik z synem kupować nowy ciągnik, to dla syna nic nie mamy. Pomożesz? Jeśli znajdziesz wszystkie, to zawsze będziesz u nas mile widziany i może i jakiś puzzle załatwimy. To dobra, pracownicy Dude Service, spoko. A widzisz, nie mówili mi nic, może nie zapomnieli. Siema, siema, jeśli to czytasz, to pewnie jesteś ciekaw, co słychać we wsi. Albo jesteś w potrzebie i brakuje ci funduszu. Jeśli to pierwsze, to stara bida. A jeśli to drugie, to no to świetnie się składa. Po całej mapie porzucane są żetony z moim logo. Bądź czujny i dobrze się rozglądaj. Za każde z nich wpadnie ci trochę do portfela, a za znalezione wszystkich bonus pro powodzenia. No spoko. Tu jeszcze coś jest od kierownika. Nie, do kierownika. Od Mieczysława. W potrzebie jestem. Potrzebuję pomocy. Gdzieś we wsi zgubiłem moje paluszki. Puszki z limitowanej edycji. Leżą gdzieś pod ławkami, czy pod drzewem. No nie wiem. Szefunciu drogi, poratuj. A dam ci parę groszy za znalezienie moich zgub. No spoko. Dobra. A więc tak, tam... żetony to ja widziałem na przystanku. To były te żetony. O, to trzeba je skołować. Dobra. Zaczyna się robić ciekawie, powiem wam szczerze. Jeszcze w ten sposób. Nie ten. Co tu jest tutaj? O! Kupon. Pięknie. To był pierwszy kupon. Dobra. To czyli gdzieś tu na tej drodze był. A co zgubił te kupony? To jest ta droga. Dobra. Ja dopiero muszę się zorientować w terenie, co gdzie jak, bo on tam coś napisał, że jest jakiś ten szpakowo, coś tam jechał. To by trzeba było znaleźć najpierw. Zaraz. To coś było? Nie, to był patek, dobra. No, tak jasno mi śmigło. Myślałem, że to znowu kupon. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, ile się tego udało zdobyć. Ten... nie będę za bardzo się koncentrował na tym, ale przy okazji, podczas działań tutaj, to czemu nie? Ale na początek fundusze się jakieś przydadzą, więc to, co udało mi się mniej więcej już znaleźć, to będzie w sam raz, żeby jakiś sprzęt dokupić, coś tam ten. Raczej na bogato nie będzie, ale... o! Jednak. Wielkie dzięki. Niestety nie był wygrany kupon. Aha, wygrany kupon pewnie będzie ostatni. Ciekawe za ile. Dobra. Tu coś jest? No, tutaj nic nie ma. Dobra. Jak to? Spróbujmy najpierw tutaj podjechać. Zobaczymy, co tu jest. Bo tu jakaś duża budowla jest. I czy to stąd mnie wyjechał? Nie, to jest jakaś... jakieś gospodarstwo czyjeś, dobra. To stąd zmykam. Pojadę tam w te większe zabudowania. Zobaczymy, czy tam coś nie będzie. No i przyjemnie. Południe mija. Na motorku pozwiedzam trochę okolice. A później się może roboty chycę, no bo tak pierwszy dzień od razu robotę, to tak trzeba się zaklimatyzować najpierw. A później się roboty chytać. A dzisiejszy taki dzień będzie lajtowy. O, proszę, tu jest jakaś
instytucja wielka, firma. Puszczą mnie tutaj? A, puszczą, dzięki. Nie wiem, czy dobrze wjeżdżam, ale myślę, że chyba tędy się wjeżdża. Czyli to taka dość spora konstrukcja budowlana, firmowa. Tutaj będę musiał chyba coś... A, skup tu będzie. A, okej. Okay. Widzę, że tu też będzie można wapno kupić. Spoko. No dobrze. Ja się tu rozejrzę jeszcze, ale tutaj widzę, że... Nic nie widać na razie. Takie szukanie tych rzeczy to nawet ciekawa sprawa. Mapę sobie można zwiedzić. Fajnie, że chłopcy mieli na stanie taki motor, bo nie jeździ za szybko, a tak spokojnie sobie jeździ. Spoko jest. I w sam raz. Tutaj chłopaki coś obczajają. Dzień dobry. Tak się staram rozglądać po tych kątach, ale tutaj na tym kompleksie nic na razie nie widzę. Trzeba było się bardziej zagłębić chyba. I jeszcze gdzieś tam jakieś zakamarki może zajrzeć, ale na obecną chwilę jest tak. To można przenieść? A, można to przenieść, ok. Fajna rzecz. Muszę zaznaczyć sobie coś. Może się przyda na przyszłość. Dobra. To jest parking, ale co? Tu też nic nie widzę, żeby tu coś leżało na parkingu. Dobra. No to nic, to lecę teraz. Spróbuję dotrzeć do tego przystanku, co przyjechałem. Tam te żetony. Mam nadzieję, że mi ich nikt nie zwinął. Pędzimy. Z tego co się orientuję, to chyba będzie ta droga na wprost, bo ja miałem ten kompleks. To trzeba będzie prosto jechać. Kurczę, w tej miejscowości dość sporo tych krzyży jest na każdym zakręcie. Ładne pola są. Powiem szczerze, że zachęcają do pracy. Naprawdę. Ciekawie to wygląda. No nic. Ja na razie sobie tak myślę, że ja wezmę traktor. Może uda mi się jeszcze kosiarkę kupić, to bym tą trawę skosił. I się zastanawiam... Co z tą trawą zrobić? No jedynie co to kiszonkę, ale mi się przydało coś, żeby później sprasować tą trawę i ten, i zawinąć to. Będę potrzebował trochę funduszy. O, tam widzę jakieś budynki są. No nie wiem, na razie. Albo dobra, skoczymy, zobaczymy co to jest w ogóle. A, to biogazownia jest, okej. Dobra. Czyli tu trzeba będzie cały teren kupić. No to będzie kosztowne. Na razie się nie będę tym interesował. Wciągnę się bardziej w ten, w pracę, to będzie co później przetwarzać, to najwyżej podjadę i kupię. Na razie spoko. Kurde, fajne pole duże. Może go kiedyś kupię? No i co? Teraz chyba będzie ta... To będzie ta droga teraz. Gdzieś tu powinien być ten przystanek. Żeby tylko tych kuponów, te żetony, żeby tam jeszcze były. O! Jest. To jest to. Dobra. Co my tu mamy? To są dwa żetony. O,
Dwie deszki wpadły. Tu coś? O! I są też paki. Proszę bardzo. Ok. 2000 za szpaka. Dyszkę za żeton. 15 za kupon. No, no spoko. Dobra, jeszcze podejdę tutaj, jak wygląda sytuacja. Czy tutaj coś ciekawego jest? To dużo skupów pewnie będzie, bo tu widzę będą kiszonki. O, traktor jest. O, to dla chłopców ze szpakowa. Z tego, z druciarzy. 1000 za traktor. Spoko. Tu czyjaś chata. A to co to jest? A, to są te puszki kolekcjonerskie. Okej. To tak wygląda. Spoko. Czy też trzeba będzie patrzeć na schody u sąsiadów, ludzi. No to takie będzie awkward. No, takie dziwne, że będę chodził do czyichś chat. O, tam widzę traktor następny. No to chłopaki się ucieszą. Już trochę traktorów będzie. Spoko. Może kurczę, to w inny sposób teraz tak się dorobię pieniędzy, zamiast ten jakiś prac wykonywać, to będę zlecenia robił takie poszukiwawcze po mapie. Tutaj dość sporo tego było, powiem wam, takie zagłębie tych rzeczy do znalezienia. Fajny teren. Jeszcze się tu trochę pokręcę. Przejadę w każdą dróżkę, zobaczę, bo tutaj jednak wpadłem jednak taki wir, gdzie to tego trochę było. Nie wiadomo, czy więcej będzie, bo już było chyba za dużo w jednym miejscu, mi się wydaje. Chyba tak. Dobra. To mamy ogarnięte. Te kwiaty trochę mnie mylą, bo czasami się zastanawiam, czy to jest jakaś zabawka, czy coś. Dobra, to teraz tak. Czy tam jest sens jechać? Dobra, skoczymy, zobaczymy, co tam jest. Bo to jest ta chata. I czy coś tu jeszcze jest? Nie, tam jakieś budynki są, jakiś ten, ale to chyba... Już tam w ten obszar się nie będę już zagłębiał. Tutaj raczej nic nie będzie. Dobra, tu już jest wyjazd ze Szpakowa, to nie. To tam raczej nic nie będzie. To pojedziemy tak jak szedłem. Zerkniemy sobie tutaj po drodze, co jest. Powiem wam, że trochę zgłodniałem. Ale nie widzę tutaj nic, żeby można było sobie coś kupić do jedzenia. Jakiś sklep by się przydał. Jest to w ogóle jakiś sklep? Tu jest jakaś farma. To tu nie. Kurczę, sklepu brakuje. Tak jak było w tym filmie. Rancho. Sklepu i... jak to było? O, już zapomniałem tego nazwiska. Więcnawska? Nie wiem. Dawno. Kiedyś się to oglądało. Teraz już nie ma. Stare dobre dzieje. Dobra, tutaj chłopaki coś robią. Okej, nie będziemy przeszkadzać. Tu jest jakiś... Coś tam było, ale nie wiem co, nie będę wchodził na razie. Skoczymy tutaj może. Coś będzie tutaj albo coś? Nie wiem, no las się zaczyna. Ładnie to wygląda. No i tutaj nic nie widać. Dobra, już tam dalej nie będę jechał, bo... Więc tam jakieś budowle, jakieś farmy są dwie, dobre, już więcej tam nie jadę. Wracamy może tędy. Tą stroną.
też farma jakaś. O, może tu się popatrzę na tą farmę. Już po drodze, tam mi się nie chciało jechać, chociaż tam zerknę, przeszukam. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jak tu się trochę porozglądam po okolicy. Kurczę, te żetony to będzie ciężko znaleźć, powiem szczerze. Tamte to były takie łatwe kąski, a tutaj może być problem w takich farmach. No nic nie widzę. Na razie moje ślepe oczy nic nie dojrzały. Możemy się tam bardziej popatrzeć przy domu. Może być coś tutaj. O, tam na górze coś jest. Jest szmak. Mamy. Dobra, konewki nie zbieramy. Czy coś tu jeszcze będzie? A co tu się stało? Poprawimy to, żeby nie było na nas. Okej. Okay. Dziękuję. To nie byłem ja, ale naprawiłem. Dobra, teraz tu nie widać więcej. To jedziemy dalej. Że ja nie mam wiedźmińskich zmysłów. Kurczę, byłoby lepsze szukanie. Szybciej by się szukało. No nic. Ale okolica ładna, podoba mi się tu też. Ciekawe pola. Tam zbliżymy się do domostw. Zobaczymy, może tam coś będzie. O, to chyba jest z tyłu sklepu, mi się wydaje. Tu droga idzie do głównej ulicy. Dobra, to na razie tu nie pojadę. Skoczymy sobie tą drogą jeszcze. Tam, w tamtym kierunku. Coś tu jeszcze jest. Tutaj nic nie widać. Musiał chyba bliżej tych budynków podejść i przeszukać je. Dobra, zaparkuję, przeszukam tą linię tutaj budynków, a później jeszcze trzeba będzie te ogródki przesiać tam od głównej ulicy. Ale kurde, strach tu wchodzi, bo tu psy szczekają, nie, jakiś rzuci się burek na mnie i będzie. A ja miecza nie mam. Dobra. Dobra, to ja na razie tą linię tutaj przeszukam od zaplecza, ale później zrobimy od frontu na razie. A tutaj nic nie ma. Nic nie widać. Tutaj coś. Też nic nie widać. Czy tutaj coś mamy schowane? O, coś kolor. A nie, to wózek jakiś. Skąd tu wózek wzięli? Jak tu nie ma sklepu? Gdzie tu jest sklep? O, jest traktor. Ok. Jeszcze 7 zostało. Chłopaki się ucieszą. Dobra. Wracam do motoru, bo później będzie kawał drogi, żeby do niego dotrzeć. A tak sobie, i tak to muszę tam jechać. Dobra. No, trzeba będzie coś zjeść, bo już kurde zgłodniałem niesamowicie. Tutaj jakieś gospodarstwo jest, ale też tu nic nie widzę. No coś czerwonego? Co coś? Nie, jakaś skrzynka. Dobra. No nic. Sklepu nie widać. Jeszcze zobaczę przy głównej drodze, ale byłem tutaj w... Znaczy... No jechałem tędy, ale też nie widziałem tuż sklepu.
sklepu Więcnacki. Więcnacki. Nie wiem, chodzi mi tu po głowie to nazwisko. Nie umiem powiedzieć. Sprzedam działkę budowlaną. Dobra, może kiedyś, jak to robię się. Tutaj sklep? Nie, to są garaże. Nie wiem. Więc tutaj, kurczę, nie widać więcej. No szkoda. Dobrze, że mam jakieś kanapki, to trochę ogarnę. O! Widzę puszka. Na ławce. Czyli jeszcze 8 puszek zostało. Dobra. Do jakiejś nagrody Nobla. O! Jestem na miejscu. Dobra. Ja sobie motor tutaj zaparkuję. I idę po ten traktor. Do traktoru trzeba będzie jeszcze dokupić coś, kosiarkę, tak jak mówiłem. I myślę, dzisiaj albo jutro skoszę trawę. Dzisiaj już nie, jutro zacznę. Teraz popatrzmy się, czy tutaj przy chałupach coś nie ma. O, jest kopiec kreta. Okej, okay, coś tam jeszcze zrobić? Jest! 250! Ha, za usunięcie kopca od kreta. Dobra, spoko. Może nie będzie tak źle z tymi kretami, ale to trzeba obrótki przeglądać. To się tym też zajmę. Dobra, idziemy do chłopców. Trzeba wyciągnąć od nich jeszcze jakąś kosiarkę do tego traktora. Biorę na razie coś taniego, no i będę nic większego brał. Witam, dobra. Powiedz mi tak, czy macie tu w ofercie jakieś ciekawe kosiarki tanie? Bo nie chcę za bardzo. 1600, ok. I tylko do tyłu będę mógł podpiąć, bo na przód nie mam w tym traktorze. Dobra, weźmiemy sobie tą Golasa, biorę to jak jest, nic więcej dokładam, bo to później dodatkowe koszta są. Jedynie co... Dobra, tak jak jest. Kosiarkę. Jeszcze muszę sprawdzić, jak wyglądają sprawy z kontraktami tutaj i na ile by mi sprzęt pozwolił ogarnąć temat z kontraktami. Ale zobaczymy, jak to wygląda. Nawożenie pola. Jest i orka. O, za orkę dobrze płacą. Ale z tym może być więcej zabawy. Prasowanie bel. Ale to trzeba mieć pełny, kompletny sprzęt, żeby to ogarnąć. Na razie tego nie mam. No i zbiory to też nie mam, bo nie mam kombajnu. Nie wiem, na orkę się jeszcze chyba nie będę pisał, bo zaraz zobaczymy. Stamtąd będą dobre pieniądze. Witam, witam i zapraszam. A ja tutaj bym chciał zobaczyć pługi, jakie macie w kolekcji. To wymaga 85 koni. No nie, ja mam traktorek 30-konny, więc tutaj 15, to też nic. Ewentualnie można by było z tym spróbować. Za 3200 SJ7 60 koni, może nie wiem. Dobra, na razie podpinam to i idę na chatę, no bo trzeba odpocząć po podróży, przyjechać, a jutro zajmę się koszeniem trawy. Skoszę trawę, później trzeba będzie coś pomyśleć. Może chłopcy będą mieć jakiś ten sprzęt, żeby to jakoś... Chociaż teraz chłopaczę się, zobaczę, może coś mają ciekawego. Żeby to zawinąć i owinąć, żeby kiszonkę zrobić. Dobra, na razie. Czekaj, tu jeszcze zobaczymy, jak tu wygląda sprawa. Czyli najpierw przydałoby się patrzeć na prasy. Tu jest 22 tysiące. No to trochę kosztuje. Tutaj same drogie. To jest... Nie, to nie jest. Tu też same drogie. Tu jest 17 tysięcy. Ok. To chyba byłoby w miarę rozsądne. A tu reszta kosztowne. Dobra, to te 17 tysięcy byłoby spoko. Jeszcze bym miał. I jeszcze do tego byłoby potrzebne owijarka. Owijarka, tu 22 to jest dużo, 16, ale tu ile mocy potrzebuje? Nie wiadomo. A tu jest za 13 fajna,
O, no to fajnie, to tam wezmę. 13, tam 17 to jest 20, 30 tysięcy, no to akurat by starczyło, chyba żeby się coś w promocji jutro pokazało, to by może zobaczymy. Będziemy tutaj stałymi bywalcami, coś czuję. Dobra, o, zamknę jeszcze chłopcom tutaj drzwi, żeby nie było. Dobra, jedziemy. Jedziemy na swoje i czas odpocząć. Także jutro będzie dzień pełny prac. Zaczynamy jakąś robotę. Najpierw od swojego zaczniemy, a później zobaczymy, co dalej. Jakieś kontrakty, może coś jeszcze się uda załatwić. Z kimś zagadać, coś wyczaić, kto wie. Hamuj. Jakby trochę kiepsko na tym zakręcie, ale jakoś damy radę. Ktoś do dupy na mnie wjechał tutaj. Dobra, jest. Sprzęcior na razie będzie stał pod chmurką. Trudno. Zamykamy. No i tak, minął pierwszy dzień na mapie Szpakowo. Także pierwszy linia w zeszycie zapisana, jeśli chodzi o historię. No, zobaczymy, jak się potoczy dalej. Także na razie dziękuję. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że Was to troszeczkę zainteresuje. Jeśli tak, no to wiecie, co robić. Jak mnie zmotywować. A ja się żegnam i widzimy się dnia jutrzejszego. Zobaczymy dalsze przygody, jakie nas spotkają. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.